Tak, kolejne kosze z wikliny i masę drewna wyciąłem, te lewitujące drzewa tam wyciąłem, to jest praktycznie wszystko, co zrobiłem. Zbliżamy się chyba w tej chwili do pełni, czyli być może pójdziemy na ryby, bo tak, ja niestety dużo jedzenia zjadłem. Okej, jest muzyka z Minecrafta, wyłączmy to. Tak, dużo jedzenia niestety zjadłem, czyli co robimy kolejnego dnia? Ruszamy na wyprawę. Na wyprawę... taką myśliwsko-zwiadowczą głównie. Aha, odłóżmy ten topór. Kamienny topór weźmiemy, bo być może natrafimy na jakieś żelazo czy coś tam po drodze. Okej. Okay. O kurde, nic nie mamy. To może być problem. Dużo toporów zrobiłem. Okej, okay. Dobra, utkamy troszkę więcej tej konopi. Jest konopi wikliny. Idziemy spać i potem ruszamy na wyprawę. I ruszymy chyba... tak, spróbujemy obejść tą dżunglę z drugiej strony. Zobaczymy, czy uda nam się otoczyć, okrążyć ten biom. Tak, bo naprawdę muszę zacząć ustawiać te obeliski. Jeżeli zginę, to będzie bardzo, bardzo pomocne. Ale tak, mam prawie pełen stak drewna, nawet ponad. Tu jest nowy kosz. Tak, i mam jeszcze więcej tego drewna, czyli... o to się nie musimy martwić. A, i co najważniejsze... Fenikser, dzięki za suba. Wielkie dzięki. Co najważniejsze, moi drodzy. Drzewo wyrosło tam. Czyli możemy przenosić bazę. Możemy postawić nową chatę. Tak, ale najpierw zdobądźmy troszkę więcej jedzenia, żeby komfortowo to robić. Tak mi się wydaje. Tak, i mamy też żelazo oczywiście. Kaziu! Także wielkie dzięki za... także wielkie dzięki za suba. Tak, mamy też żelazo i zrobimy z tego łopatę. Tak. Bo łopaty też będziemy potrzebowali do nowych... czy do kopania gliny na nowe piece. Bo jeżeli te przeniesiemy, to będą dość duże straty. I przy okazji bardzo szybko sobie wykopiemy ten kanał z lawą. A także... piwnicę. Czyli to jest plan. Kiedy będę kopał tunele? No niebawem. Właśnie ja zacznę kopać tunel z tej nowej piwnicy i wykorzystamy w tym celu lawę. Czyli tak, będziemy mieli wieczne źródło oświetlenia, co na wczesnym etapie rozgrywki jest oczywiście bardzo, bardzo ważne. Po prostu po skosie kopiemy się w skałę przy pomocy żelaznego kilofa. Troszkę to jest być może strata żelaznego kilofa, ale możemy natrafić na jakieś zasoby po drodze. A także na jakieś jaskinie, które możemy badać w miarę bezpiecznie, bo to będzie tak tylko po schodach z piwnicy w głąb ziemi. Czyli to było ok. Czy się wyjaśniło, czy to był meteoryt? To był zbieg okoliczności. Tutaj upadła spadająca gwiazda, była to animacja, a troszkę na lewo teleportował się Enderman. I to wyglądało tak jakby... jak eksplozja. Okej, muszę zabić to zombie. Kurde, dawaj tu. Nie mam czasu. Troszkę szkoda miecza, ale... no, chyba creeper, kurde. Okej, nie mogę chyba iść spać, jak jest creeper. W sumie niedługo poranek. No, możemy poczekać. Dobra, czyli łopaty na razie nie robimy. Będziemy polować, tylko nie będziemy... okej, kości by się przydały. A, mam kości, dobra. Będziemy używać na polowanie głównie kościanych maczuk. O, i musimy też znaleźć jakąś nić. Właśnie nici można znaleźć na pograniczu dżungli. Te jadowite pająki także o kurde, co to było? Się przestraszyłem. Okej, doświadczenie. Kurde, mówię, creeper mnie sięga tu ręką? A nie mają rąk. Okej, ale tak, stres. Ta gra potrafi stresować. Dobra, włączymy muzyczkę, poczekajmy. I o poranku, chyba nawet zanim potwory znikną, ruszamy na wyprawę. Czyli włączmy tu jeszcze raz mapę, którą Midra przygotował. Okej, czyli... prawdopodobnie widzicie tą chatkę, to jest nasza obecna lokacja
I kierujemy się na wschód, żeby obejść tą dżunglę, ale tym razem nie z północy, ale z południa. Taki będzie plan. Wielkie dzięki Midra po raz kolejny za mapę. Czy nie potrzeba czasem kości do karmy dla kur? Tak, ale... A! O, już nie pamiętam, mogło się zmienić. Kur się nie karmi nasionami... konopi po prostu? A, jest! A, faktycznie, jest karma dla kur chyba. Zobaczmy, chicken feed? O, kurde, zapomniałem o tym. Okej, dobra, nie marnujemy. Okej, musimy zacząć zbierać kości. Potem je zmielimy. Okej, dobra. Kurde, nici, deficyt nici. Dobrze, że przechodzimy. To jest też kolejny argument za tym, żeby przejść na żelazną łopatę, bo... Tak, te, każda jedna kamienna łopata zużywa nici, oczywiście. Takie, o, dobra, jest nić. Dobrze. Nici potrzebujemy na topory. To będzie nasza główna broń broń myśliwska także. Szkoda, że nie ma technologii po piekielnym zaklinaczu. Mogłaby być jakaś forma elektroniki itp. Znaczy nie da się... Znaczy ja podejrzewam, że można coś takiego robić przy pomocy redstone'u. Też nie wiem, co tu mi się zabugowało. Mam dwa typy luźnego kamienia. Nie wiem, co jest grane. Jak mi się uda, to będę mógł przesłać folder skompresowany z serwerem ready to use. O, to było super. Na razie chyba nie potrzebuję pomocy, ale na pewnym etapie... Tak, być może zrobimy z tego multiplayer. A, i zrobiłem sobie też drabiny, moi drodzy. Bardzo użyteczna sprawa. Jeżeli wpadniemy do dziury, z której nie możemy wyjść, to możemy tej drabiny użyć. Ja tej drabiny użyłem, żeby tak wspiąć się i wyciąć te lewitujące drzewa. Okej, dobra, ruszamy na wyprawę. Bo z jedzeniem nie jest wesoło. Tak, tam jest drzewo, ale zobaczymy to potem. Też nie mam zbyt dużo półbloków, tak więc dobrze będzie, jeżeli niebawem zdobędziemy... Creeper! Ach, kurde, właśnie dlatego też... Nie chcę przesadzać z muzyką. Bo kurde... Tak, ledwo go słyszałem. Nie wiem, czy wy go słyszeliście. Ale jakbym miał odrobinę głośniej muzykę, to byłoby po mnie. Zabijmy tego pająka, potrzebujemy jak cholera... nici. Okej, jedna nić. Dobra, może być. Dobra, ruszamy na wyprawę wzdłuż dżungli. Czyli będziemy kierować się na wschód. Dżunglę będziemy mieli po lewej stronie. Dużo się spóźniłem na początek serii. Znaczy cały czas mamy bardzo wczesną rozgrywkę. Zapisy wszystkich streamów od początku są wciąż chyba na... O, tu są sieci. Zapisy chyba cały czas są na Twitchu, czyli jak ktoś chce, to może nadrobić. Okej, dobra, tu będziemy po górach się poruszać, co jest troszkę intensywne, jeżeli chodzi o spalanie kalorii. Dobra, ja nie chcę z tamtej strony. Nie chcę zbyt blisko być tej dżungli. Tu są pagórki, a nie góry. Vintage Story są góry. Tak. Trzeba przyznać, że Vintage Story ma dużo, dużo ciekawszą generację terenu. Chociaż jest submod, który zmienia to trochę. A, tutaj łódka byłaby idealna. Czy mamy połączenie gór, które przechodzą... Okej, tam mamy... To są chyba technicznie cały czas góry. Które jednak przychodzą w las. Czyli będziemy trzymali się tej zasady, że na skrzyżowaniu biomów będziemy ustawiać te obeliski, które będą Okej, potwór za mną. Okej, i polujemy na te świnie. Czyli gdzieś tutaj chyba ustawię obelisk. Zacznę ustawiać obeliski.
Wysadź creepera na pół bloki. Mógłbym, ale troszkę szkoda czasu. Tu musimy uważać na krowy, żeby mnie nie kopnęły. I idziemy dalej. Nie będę ścigał tamtej świni. Stracimy na to za dużo... O kurde. O nie! Czemu wpadła w szał ta krowa? Ja nic nie zrobiłem. Okej, okay, uuuu, nie. Tak, te krowy... Okej, okay, zabiły nam świnie, co jest całkiem spoko. Dwa kawałki mięsa. Dobra, chodźmy dalej. Muzyka z Heroes 3 nie za bardzo pasuje do Better Than Worlds, wolę ambient. No, ja będę zmieniał muzyki, różnie będzie z tym. Okej, okay, tu jest dżungla cały czas. Tu to przychodzi w las, czyli okej, okay, to wzgórze tutaj to jest dobre miejsce na zatknięcie. Na zrobienie obelisku. Pustynia. Czy wtedy natrafiliśmy na pustynię? Chyba nie. Ta dżungla może być bardzo, bardzo, bardzo rozległa. Okej, okay, patyki. O, nie mam zbyt dużo tych patyków, ale możemy zrobić więcej z tego. Dobra, i tu zdajmy w ten sposób. Bo to baza jest mniej więcej tam. Chodźmy dalej. Czyli kolejny obelisk będzie na skrzyżowaniu gór, dżungli i pustyni. Też nam się niszczy nasze wełniane ubranko, czyli być może będziemy polować też na owce. Ok, za chwilę. Dobra, postawimy obelisk tutaj, upolujmy coś tu. Też patrzmy na czas, bo właśnie pytanie, czy zdążymy wrócić do bazy na czas. Mój plan jest taki, żeby wrócić tą drugą stroną. No, zobaczymy. Nie wiem, czy się uda. Mamy tu kolejną rzeczkę. Upolujmy też tą owcę. Ok, też mamy ostatni kawałek jedzenia, czyli nie będziemy mogli za dużo spalać kalorii. Teraz decyzja, czy idziemy dalej w tym kierunku. No ta dżungla jest duża, ale nie... jakoś strasznie duża nie powinna być. Czyli w tej chwili kierujemy się na północ. Tak? Na północ? Powinna być gwiazda. A nie! Okej, cały czas na wschód. Dobra, obelisk. Na piasku poruszamy się wolniej, co jest troszkę upierdliwe. Okej, dżungla zalatuje dość mocno tutaj. Midra, tak, czyli chyba ta dżungla ciągnie się dość mocno. O, tu są dwie dżungle? Na wschód. Okej, pytanie, czy tu będzie przejście. O, chyba tak. Chyba, bo tracimy czas, jest po południu. Musimy wrócić. Bagna. Okej, spójrzmy na mapę. Pytanie, czy to są te nasze bagna. Te, które wcześniej znaleźliśmy na mapie. Nie, to są inne bagna. O, ale na tej mapie Midra zaznaczył też bagno. Czyli, okej, okay, czyli, dobra. Czyli chyba idziemy w dobrym kierunku. Ale tu będzie, o kurde, o nie. Z boku mogą wyskoczyć na nas jadowite pająki. Okej, okay, ja spalę masę kalorii też płynąc. To nie jest dobry pomysł to, co ja teraz robię. Spalam masę kalorii, musimy szybko dostać się na te bagno i nie spalać kalorii. Mam paranoję, że jadowity pająk za chwilę się pojawi. Dobra, potem możemy chodzić. Tu jest troszkę płyciej. Nasłuchujmy też pająków, bo są ultra niebezpieczne. Są strasznie niebezpieczne pająki. Dobra, teraz jest problem. Okej, okay, wrócimy bardzo wygłodniali do bazy. Ale przynajmniej zrobiliśmy zwiad. Tam się pożar jest? Lawa chyba. Po
odpaliła to drzewo, okej. Okay. Są nici, czyli chyba tu byliśmy już. Wydaje mi się, że mogliśmy tu być. I będziemy mieli chyba nawet troszkę pół bloków. Teoretycznie. Okej, okay, są równiny. Dobra, obeszliśmy. Dobra, moi drodzy, doskonale. Obeszliśmy. Jest obelisk. Świetnie. Czyli obeszliśmy dookoła dżunglę. Która się ciągnie jednak tak, nie na północ, tylko bardzo, bardzo daleko na wschód. Bo w tej chwili patrzę na północ i musimy skręcić w lewo, żeby wrócić do bazy. Okej, okay, tylko pytanie, czy wrócimy na czas. Jak sytuacja z mięsem? Nie zdobyliśmy go zbyt dużo. Trzeba będzie zrobić kolejne polowanie, chyba troszkę bliżej bazy. Może jakieś kury po drodze upolujemy, tylko tracę troszkę kalorii. Chociaż na strzała nie będą? O, są na strzała, czyli warto na nie polować. Troszkę blisko dżungli, ale spoko. Patrzę na ten pasek głodu. Czy polować na świnie? Nie, spalimy zbyt dużo kalorii polując na nią. Ta kura. To jest nasz kolejny cel. Okej, okay. Słońce chyli się ku zachodowi. Nie będę miał za bardzo energii na walkę, niestety. Też dobrze by było odpalić pochodnie po drodze od lawy. Kurde, jeszcze chyba dość daleka droga przed nami. Daleko, daleko na zachód. Dobra, ta dżungla jest masywna, ale dokonaliśmy naprawdę dobry zwiat. Czyli, okej, jeszcze daleka droga. Niestety będzie noc na... W nocy będziemy podróżować, kiedy wygenerują się potwory. To, czego głównie się obawiam, to kałamarnice w sumie, chyba. Kurde, zaraz zajdzie słońce. O nie. Muzyka z H3, tak. Okej, jest pekisz. Mógłbym zrobić bazę polową i rozpalić ognisko. Kurde, ale wtedy utknę całą noc. Ale chyba nie mam wyboru. A nie mam bloków budowlanych. Mam kamień. Dobra, moi drodzy, niestety troszkę tutaj okoliczności losu nas zmuszą do... Okej. A, tylko gdzie? Dobra, nie panikuj. Nie aż tak blisko dżungli. Dobra, tutaj. Okej. Niestety będziemy musieli tu tkwić całą noc praktycznie. Okej. Bo ja... Okej, gdybym miał więcej jedzenia, to byśmy szli dalej, ale to, czego się obawiam, to jest brak kalorii. To jest dość poważny problem. Dobra, włączmy... Ta muzyka jest zbyt idylliczna, jeżeli chodzi o okoliczności. Dobra, szybko ognisko. Możemy tu zginąć w tej dziurze. Creeper się chyba nie powinien eksplodować, ale będzie wystarczająco blisko, żeby eksplodował. Zobaczymy, bo Creeper chyba musi mnie widzieć, żeby eksplodować. Na to liczę. Ale nie mam pojęcia. Dobra, statek. Zatknąć mięso. Wieprzowina jest najbardziej kaloryczna. Szybka rozpałka. Miejmy nadzieję, że ta rozpalarka starczy. Przydałaby się lepsza rozpalarka. Tak, ja mam składniki. Moglibyśmy ją zrobić. Zdobyłem kawałek krzemienia. Tą mogę spalić już praktycznie. Nie potrzebujemy tego.
Tak, lepszą rozpalarkę można zrobić z tego, z krzemienia i z jednego kawałka. Musimy mieć też. Z jednego kawałka żelaza. Okej, sorry moi drodzy, musimy przeczekać noc tutaj. Jaka następna seria po MC? Coś w planach już mam? Nie, bo to jest odległa przyszłość. Ta seria będzie bardzo długa. Skąd masz krzemień? Kopałem w żwirze. Jeżeli się kopie w żwirze, to jest losowa szansa, że wyskoczy krzemień. Alternatywnie można przesiewać przez sito. Pekisz. Tak, to nie byłby dobry pomysł. Ja bym dotarł do bazy, w okolice bazy, wygłodniały, atakowany przez potwory, spowolniony. Tak, zginąłbym. Nie dałbym rady wrócić. Pająk nas nie dziabnie? Nie, bo nie powinien. Nie zmieści się tutaj. Pająk jest 2 na 2 w poziomie bloki. Po Warhammerze będzie Bannerlord, czy coś innego? Raczej strategia paradoksu. CK3 albo... Może Victoria 3 już? Nie wiem. Może jakiś poradnik z instalacji moda? No ja mogę dać linka do... Znaczy... Żeby zainstalować to na tym nowym komputerze używałem tutoriala, który jest na forum Better Than Wolves z tą wersją, która w tej chwili jest rozwijana. To mogę dać ewentualnie link. Jak już tu przenocujesz, to chyba nie ma sensu z tak małą ilością jedzenia wracać. Tak, tak, dalej będziemy polować. W sumie racja, okej. Okay. A, może obejdziemy bagno nawet. Tylko to bagno łączy się z górami. CK3 jeszcze nie, widzieliśmy się przy Royal Courcie. Co to na to, żeby zagrać przebiegłym geniuszem Karłem w Cornwallii? Opcji jest dużo, nie wiem. Też wychodzi to nowe DLC, które widzę, że dość kontrowersyjne jest. Chyba fani nie do końca są zadowoleni, że tak dużo kasują za 100 eventów. Dlaczego te kamienie mają inną teksturę, tego nie wiem. Dobra, kilka pieńków porąbmy, bo potrzebujemy patyków i opału. I czekamy na to mięso, bo kurde, inaczej zginiemy z głodu. Dobra, po północy. Dawno nie było Victorii 2, już nie będzie Victorii 2, będzie jak już tu Victoria 3. Te małe kamyczki są z drugiego poziomu stone? Tak? Jest różnica? A, ma inny kolor, faktycznie. Okej, okay, to jest zmiana. Tego nie było wcześniej, troszkę mnie to zmyliło. Okej, okay, minecraftowa muzyka się włącza. Dobra, ja wyłączę minecraftową muzykę na razie. Chociaż dobra, nie jest niebezpiecznie jakoś strasznie, mogę chyba wyłączyć to. Może Heads of Iron 4 The New Order? Nie wiem, nie wiem. Bagno duży wydatek energetyczny, tak. Chyba wrócimy do bazy i po drodze... O, jest mięso. Po drodze będziemy polować na zwierzęta, które są na bagnach. Poza tym ja nie będę całkowicie najedzony, nawet jeżeli upiekę ten drugi kawałek. Okej, kości musimy zacząć zbierać. Faktycznie. Tak, kości musimy zacząć zbierać. Hoi jest średni do dupy, jeżeli chodzi o roleplay. Nie pasuje do kontentu trasha. Trochę tak, no. No nie ma dużej elastyczności, nie? Bo to jest jakiś określony konflikt w małych ramach czasowych. Czyli na jakieś sandboxowe manewry. Ciężko. To w piątek wróciło na godzinę 19? Tak, tak jak jest w grafiku.
Napisane. Linki konopi można było chyba użyć jako nici do wiązania kamiennych narzędzi. No to mogę łatwo sprawdzić. A tak, racja. Tylko żeby to zrobić, trzeba spalić masę energii, nie? Bo to jest ręczne mielenie na początku. Tak, czyli potem problem znika, ale tak naprawdę trzeba mieć dobrze rozwiniętą uprawę konopi. O nie, slime, on może tu wpaść. Kurde, nie mogę dać daszku, bo się podpali. Dobra, chyba nie przeskoczy tego. Wepchnął mnie do ognia. Zgasnę? Okej, straciłem pół punktu życia. Kurde. Kurde, no! Kurde, no, to będzie głupia śmierć. No, jestem bardzo ranny. Nie mogę dać daszku! Okej, wiem co zrobię. Dobra, teraz chyba mnie nie może zaatakować. Dobra, znowu jest niebezpiecznie. Włączmy mroczną muzykę z Souls River. Okej, jak stąd wychodzimy? Chyba bieg. Slimy są bardzo niebezpieczne w tym modzie. Co się stało, że w takiej sytuacji jesteśmy? Wyszliśmy na zwiad, ale nie zdążyliśmy wrócić do bazy na czas. Musiałem się zatrzymać tutaj. Gra przypomina, że to nie przelewki taka wyprawa, tak. Gdybyśmy mieli pełen zapas jedzenia, żelazną zbroję, dobry ekwipunek. Okej, słyszę kroki, tu jest creeper. Chyba. Gdzieś tu jest creeper. A, kurde. Dobra, czekamy na to mięso, bo będę potrzebował energii i sprint zrobimy. Ja tutaj ustawię chyba... Zresztą nie wiem jak to zrobię. Okej, możemy zginąć w mojej drodze. Dobra, zarazem cię poranek. Troszkę mnie mylą odgłosy tych slime'ów, bo... Wydaje mi się, że słyszę tu kroki. I to jedynie creeper. Bo szkielety wydają dźwięki kości, zombie jęczą. Pająk też wydaje te piski. Czyli jeżeli słychać kroki i to wszystko to jest creeper. Jestem koło bagien wiedźma. Wiedźmy się chyba... A mogą się generować na bagnach. Ale rzadko. Przeważnie one są wygenerowane, kiedy mapa się generuje w pobliżu chatek. Okej, dobra, jest mięso. Dobra, czas na nas. O, tylko teraz nie wiem, czy mogę zgasić to ognisko. A, czy mogę zgasić to ognisko, czy będzie eksplozja, która mnie podpali znowu. O kurde, dobra. Okej, nie mam wyboru. O, dobra, czyli plan jest taki. Się boję, że jak wychylę głowę, to creeper... Slime, okej. Dobra, bieg. Bieg. Dobra, chyba zostawiliśmy za sobą bezpieczeństwo. Kurde, okej, to było stresujące. Ale jesteśmy bardzo blisko bazy w sumie. Dobra, musimy upolować więcej jedzenia. Możemy wyłączyć tą mroczną muzykę, jesteśmy bezpieczni, ale było bardzo blisko śmierci. Po raz kolejny. Dobra. Podkop? Kamień się zapada i ziemia też. Nie mógłbym zrobić podkopu, chyba że miałbym glinę. Okej. Dobra, wyprawa była całkiem tego warta, wydobędziemy to. Bo zbliżamy się do drugiej sztabki.
Więcej. Dobra, mógłbym tu wrócić z żelaznym kilofem i zrobić to szybciej, ale... Jak już tu jesteśmy, to walnijmy to. Czy slime ma jakiś ciekawy lód? Chyba tylko kulki slime'owe. Grałem coś pomiędzy live'ami? Dwa dni tylko, ale nic ciekawego nie robiłem. Jedynie kolejne koszy... Kolejny kosz z wikliny. Drzewo wyrosło i ściąłem te lewitujące drzewa przy chacie. Dobra, czyli musimy więcej upolować. Tak mi się wydaje. Aż tak dużo nie mamy. Dobra, to wszystko, jeżeli chodzi o to żelazo, ale dużo. Dużo żelaza, tylko więcej energii też spaliłem niestety. Dobra, rozglądamy się za zwierzyną, ale tu wracamy już w okolice bazy. Tam to będzie za duży wydatek energetyczny, żeby tam iść. O, dobra, tu jest jakieś świnia, upolujmy. Okej, to pływanie też spala masę energii. Okej, widać naszą wieżyczkę. Tak, jesteśmy w domu. Czyli niewiele brakowało, ale wydaje mi się, że to była dobra decyzja, żeby się zatrzymać. Bo ja bym dotarł w okolice bazy, wygłodniały kompletnie. I potwory by się generowały. Też... O, ryby! W sumie, tak, wieczorem idziemy na ryby. Bo chyba pełnia wypada w tej chwili. Dobra, wracamy do bazy. Zacznijmy piec te mięso. I w międzyczasie zaczynamy budować nową chatę. Okej, okay, jeszcze trzeba odpalić pochodnie. Ile mam przynęty? A tak, na 9 ryb. Ale warto chyba, tak czy inaczej. Chociaż, jeżeli to jest 1,5 staka, to może poczekamy i kolejnej pełni dopiero. Będziemy łowić ryby. Dobra. Czas na jedzenie. I zacznijmy budowę. Zróbmy sobie kolejne żelazne narzędzie, tym razem łopatę. Czy będzie EU4? Raczej nie będzie u mnie EU4. O nie! O, prawie podpaliłem to. Przypominam, że pochodnie tutaj podpalają drewno. Okej. Dobra, ja nie mam aż tak dużo tego jedzenia. Pieczmy w trzech piecach. A wreszcie dajmy żelazo. Na łopatę. Czyli sztabka i żelazna nowiutka łopata. Dobra, teraz musimy poczekać na mięso, bo umieramy z głodu za chwilę. Pozbądźmy się tych rzeczy. Zacznijmy robić pół bloki, z tego zrobimy ścieżkę, być może do wieżyczki rybackiej. Okej, dobra. Niektórych rzeczy nie potrzebuję, te pióra możemy odłożyć, chyba trzymam je tu, tak? Złoto jest jakieś OP, czy takie same gówno jak w wanilii? Nie, złoto tutaj ma bardzo... ważne zastosowanie, zobaczmy. Do automatyki. Okej. Można zrobić narzędzia, które są bezużyteczne, ale potrzeba tego do handlu. Czyli mamy te złote jabłka i złote marchewki, chyba do handlu. Tak.
Ale to, co jest najważniejsze, to jest automatyka. A, coś się zmieniło? A, nie, tak, potrzeba tego do, okej, do zegara, który jest potrzebny potem w niektórych urządzeniach mechanicznych. Potrzeba tego do okularu Endera, bardzo ważny, potężny artefakt. I do tego przełącznika redstone'owego, który jest podstawą wszystkich redstone'owych urządzeń. Tak, potrzeba do tego do wielu przepisów. Tutaj wszystkich przepisów nie mam, bo niektóre są na 4x4 kratce. Tak, ale ten mod jest na tyle dobrze pomyślany, że wszystko ma zastosowanie. Tu nie ma jakichś zbędnych rzeczy. Wszystko ma jakieś zastosowanie, tak jak mówiłem. Okej, dobra, niech to się piecze, a my zacznijmy coś budować. A, potrzebujemy też dłutka. I topora. Nie, topora nie potrzebujemy. Dłutka. Okej. Jak tam czas? Okej, mamy jeszcze troszkę czasu. Zacznijmy pracować nad naszą nową, lepszą siedzibą. Okej, masa witliny nam wyrosła. Topor. Gdzie pobrać tego moda? Pisz w Google BTW Forums. I tam cię prześlę. Albo Better Than Wolves. I tyle. Dobra, poczekajmy na to. Okej, dobra, teraz potrzebujemy też ziemi do robienia półbloków. O, ta prędkość. Kurde. Ta niesamowita prędkość. Tak, podłogę zrobimy drewnianą, bo potwory się nie generują na drewnie oczywiście. I zrobimy też drewniane schody, bo na kamiennych schodach też potwory mogą się generować. Świetnie, czyli piwnica. Tak, u góry będziemy mieli taką magazyn, stół rzemieślniczy. A na dole będziemy mieli piwnicę, w której będą piece. Tutaj docieram do kamienia. I będzie ta lawa, co najważniejsze. Bardzo istotne. Właśnie, zróbmy sobie troszkę desek i zacznijmy już nad tym pracować. Wrzućmy kolejne porcje mięsa. Tak, czas porzucić tą norę. Dobrze służyła, nie idealnie, ale czas na krok cywilizacyjny. Dobra, jedzmy mniej wartościowe kalorycznie tą baraninę, powiedzmy. Troszkę niestety zużyłem tą łopatę, ale chyba warto. Okej, dobra, czyli porąbmy część tych pieńków na deski. O, w sumie dość dużo potrzebujemy tych desek. Topór niestety się zużywa. Dlatego też istotne jest, że tak, żebyśmy go używali do... Okej, problem z ekwipunkiem po raz kolejny się pojawia. Trzeba będzie więcej koszy zrobić. Okej, tej kulki slajmowej nie potrzebuję. Za chwilę zachód słońca, ale jeszcze odrobinę roboty. Będziemy mogli to zrobić. Just watching, dzięki za przedłużenie soba. Wielkie dzięki. A, akurat Minecraftowa muzyka się włączyła. To teraz tak, z tą lawą trzeba będzie zrobić tak, żeby nie podpaliła tej drewnianej podłogi. Oczywiście. Dobra, zróbmy sobie szybko stół rzemieślniczy na koniec. To zmodowane MC czy Vanilla to jest totalna konwersja. To jest mod, który bardzo zmienia grę. Głównie utrudnia.
trzcinę na noc. Tak. Bo do skrzyni jeszcze daleka droga. Żeby zrobić skrzynię, będziemy potrzebowali energii mechanicznej. Dobra, jest tu rzemieślniczy, który nie będzie w jakimś upierdliwym miejscu, tylko zawsze pod ręką. Ok, więcej bitliny. A, nie mam miejsca w ekwipunku. Dobra, trucinę, lecz. Co ja tu wyrzuciłem coś? Okej, okay, tak, potrzebujemy więcej miejsca w ekwipunku, bo to jest troszkę niedorzeczne. Okej, okay, to jest ten korzeń. Dobra, kora, precz. Te kamienie też. Troszkę upierdliwie, że kamienie z drugiej warstwy mają inny slot zajmują. Dobra, wracamy. Tam piece, okej. Okay. Ostatnia. A, to mamy tylko ten jeden kawałek jedzenia. Wciąż troszkę więcej potrzebujemy jedzenia. Dobra. Są plecaki w tym modzie? Nie. Okej, okay, dobra, potrzebujemy kolejnych koszyków. Co tu możemy odłożyć? Kory chyba miałem gdzieś tutaj. Pająk, okej, okay, zabijmy go, potrzebujemy nici. Się nie mieści. Au. Kurde. Lipek, dzięki za donację. Skoro brakuje jedzenia na wyprawach, to może pora na wiadro? A właśnie pytanie, jak przepis na wiadro tutaj wygląda? Chyba wolę motykę najpierw, bo krów nie możemy udomowić, jedynie możemy doić dzikie krowy i mleko chyba też jakoś rewelacyjnie dużo nie przywraca. Oczywiście tak, na wyprawach to jest dobra opcja, jeżeli można się tak wydoić po drodze jakieś krowy. Dobra, nie potrzebujemy tego, nie potrzebujemy na razie łopaty, odłóżmy ją tutaj i nie potrzebujemy topora, zwolniamy troszkę więcej miejsca, świetnie. Tą kulkę slajmów, okay, mogę ją spalić? Na tym etapie chyba wiadro bez sensu, tak. Dobra. Weźmy troszkę więcej bikliny i idziemy spać. I tak nie mogę zrobić kosza, bo nie mamy tutaj stołu rzemieślniczego. O, i wstawimy jeszcze resztę żelaza. W sumie, okej, okay, pierwsze żelazo mogę już wstawić tu. A, te trzy żelaza tak mogę wstawić tu. Dobra, troszkę bikliny. Może Rimworld? Nie wiem, nie wiem. A po co wiadro? Można doić krowy i pić mleko. Dzikie krowy można doić, żeby napić się mleka. Łóżko i prysznic w jednym. Idealna kawalerka. Tak. Śpiwór pod kominem. Ok, tu trzeba będzie dołożyć opału, zanim zgaśnie. O, jeszcze chwilę. Włóż do pieca tą korę. Tak, w sumie racja. Do tego, powiedzmy. Ok, mogę chyba znowu dołożyć opału. Tu? Tu jeszcze nie, ok. Może Project Zomboid? Nie wiem, nie wiem. Na razie jest Warhammer. I to. Kora i trociny zalegają w koszach. Tak, potem będziemy tego potrzebować. Trocin mniej, bo trociny chyba do materiałów wybuchowych? Nie wiem, do czego jeszcze. Okej. Okay. Ale kory będziemy potrzebować do garbowania skóry. Chociaż tak z drugiej strony korę bardzo łatwo zdobyć, no.
Dobra, zróbmy to. Jak tam sytuacja z jedzeniem? Chyba nie jest jakoś strasznie rewelacyjna. Tak, ruszymy na kolejne polowanie. Ale tego dnia dokończymy. Tak, skupiamy się na budowie chaty. Mamy troszkę więcej jedzenia. Mogliśmy łowić ryby technicznie, bo mamy pełnię, ale... Niemniej zrobiliśmy tutaj dość duży progres. O, i chyba... Tak, będziemy mogli zacząć uprawy. Motyka. Ale najpierw chata. Kiedy będzie robiony mob grinder? Daleka droga. Jeszcze daleka droga niestety. To będzie potrzebna energia mechaniczna. Masa nowych technologii. W tej chwili właśnie co jest naszym celem? Naszym głównym celem w tej chwili jest odnawialne źródło pożywienia. I to, co jest dostępne jako pierwsze, to są kury, do których trzeba właśnie uprawy konopi między innymi. Dlatego też na tym się skupimy. Bo na polowania, tak jak mówiłem, w tym modzie zwierzęta się nie odnawiają, nie spawnują od nowa. Tak więc jeżeli wytępimy populację w tej okolicy, to potem na kolejne polowania musimy ruszać coraz dalej. Coś nowego, być może jakiś city builder. No nie wiem, zobaczymy. Ja dopiero co zacząłem dwie nowe serie, tak więc pytania o nową, o coś nowego są troszkę przedwczesne. Część stroju się zużyła. Tak, czapka. Czyli z wełny też możemy zacząć coś robić znowu. Mam coś utkane? Nie, o, ale mam tu dwa kolejne kawałki wełny. Na razie dajmy to tutaj. I potem będziemy coś z tego robić. Lepiej uprawa, konopia wolno rośnie. Nie, najpierw chata. Najpierw chata. Okej, pająk. Musimy go zabić. Potrzebujemy nici. O, chyba dwie. Spoko, mamy cztery, dobrze. Będzie na topory. Okej, idziemy spać. O czym mam w planach nagrać serię z historii na szybko? O Władysławie Jagiełło. Okej, jest poranek, długo nie musieliśmy czekać. Czyli przed przerwą rozegrajmy jeszcze ten dzień. I głównie skupimy się na budowie bazy. Dobra, na razie nie będę brał żelaznej łopaty, bo możemy zginąć. Jakiś creeper może nas zabić technicznie. Kości potrzebujemy. Jest creeper, jest zombie. Potrzebujemy też w sumie mięsa zombie na przynętę. Dobra, nie chcę walczyć z tym creeperem. Dobra, niewielki obchód po okolicy, tak żeby znaleźć troszkę materiału potencjalnie po potworach i potem budujemy nową chatę. Kiedy doniczki? Trzeba koła garncarskiego, nie? Żeby robić doniczki chyba. Tak, tak. Okej, nie widzę tu zbyt wielu, znaczy żadnych łupów. Czy wiem, jaki jest obręb spawnu? Ale o co chodzi? Ten chunk, w którym jest traktowany jako spawn i zawsze gra jest symulowana? Nie wiem dokładnie. O, tu zginęło zombie, tu mamy kolejne. Które... O, to zombie się chyba wygenerowało w tej naszej nowej piwnicy. Ale spokojnie, zrobimy tam drewnianą podłogę i powinno być ok. Bo potwory generują się oczywiście w ciemności, jeżeli jest ciemno, ale nie na drewnie. Na drewnie potwory się nie generują, tak więc wykorzystamy to i wszystkie płaskie powierzchnie pokryjemy drewnem, jeżeli to możliwe. Oczywiście to nie będzie takie łatwe, bo będziemy mieli tam lawę, ogień z pieców, co mogłoby wywołać pożar, ale powinniśmy dać radę. Dobra, skupmy się na tym budowaniu.
Jak nazywa się ten mod do KSP? To jest kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset modów. Główny to jest Real Solar System, a drugi to jest Realistic Progression. To są dwa główne mody. Dobra. Tak, ale to ściągasz program, który się nazywa Ckan. Ckan. I tak, i wtedy ściąga ci całą paczkę tych wszystkich modów. Nie musisz ręcznie tego robić. Ok, to jest ta zużyta łopata, którą potem przetopimy, miejmy nadzieję. Weźmy to. I weźmy też kilo żelazny. Dobra. Deski mamy, doskonale. Dobra, bardzo pozytywna, optymistyczna muzyczka. Czas postawić krok, jeżeli chodzi o jakość życia. Dobra. Czyli teraz tak, pomyślmy, jak to zrobić, bo mamy też ten kanał z lawą, który jest w tej chwili tutaj. Czyli ja tą lawę wpuszczę jakoś trochę tędy. Zacznę teraz w bok. Zastanówmy się, jak to zrobić. Bo tak, lawa podpala wszystko chyba... Jeżeli tu by była lawa, to ona podpala wszystko w sąsiednich blokach i 5 bloków do góry chyba. Czyli... Jeżeli lawę... Okej, tak na wszelki wypadek tutaj. Bo nie jestem do końca pewny. Dajmy lawę teraz, żeby potem się nie okazało, że zbudujemy wielką, epicką chatę i ona ją spalimy. Czyli plan jest taki, że lawa dopłynie, powiedzmy, tutaj. Oczywiście będziemy musieli to zabezpieczyć jakimś kamieniem z zaprawą murarską, żeby nie wpaść przypadkiem. Tak, tylko to będzie głębiej musiało pójść, dużo, dużo głębiej. Ok, odblokujmy lawę i zobaczmy, jak to wygląda. Tak, lawa dość tak nie spływa tak płasko jak... A, jeszcze jeden blok? Ok. Być może... ja zlikwidowałem blok źródłowy przypadkiem chyba. Dobra. Okej, czyli to musi być kolejny poziom niżej. Będziemy mieli masę ziemi do terraformacji, jakby co. Tak, mamy tu tak dwa staki praktycznie. I tu będziemy musieli zacząć kuć kamień. Ale mamy żelazne narzędzia i to idzie szybko. Kamiennymi ja bym się męczył wiele dni, żeby zrobić to, co teraz robię w błyskawicznym tempie. Mam nadzieję, że to zombie jest w jaskini i nam na głowę nie spadnie. No, jestem tutaj troszkę kurde uwięziony. Chcę tu wyjść na wszelki wypadek. Gdyby było na powierzchni zombie, to byśmy słyszeli, że słońce je zabija. Okay. Tak, nie wiem jak w normalnym Minecrafcie, ale tutaj ogień i lawa potrafią spowodować wielkie pożary. Naprawdę trzeba na to uważać. Ok, dobra, poziom niżej. Mogę używać kul śluzu jako zaprawy murarskiej? A, racja. Ale mam tylko jedno, nie, w tej chwili. Ale tak, mógłbym technicznie. Kosmateusz, dzięki za donację. Czy mógłbym zrobić jakąś komendę albo wpisać informacje, jakich modów używam? Fajnie by było... Również gdyby był do tych modów link. W mojej rozgrywce Eternal Worlds brakuje mi tego texture packa, jak i niektórych rzeczy, które posiadam. Okej, ja nie posiadam dużo innych rzeczy. Jedyne, co posiadam, to jest ta paczka tekstur.
którą ja chyba, okej, wrzucę chyba na Dropboxa, bo jeden z widzów ją naprawił, uaktualnił. Natomiast jeżeli ten widz nie ma nic przeciwko, to wrzucę to na Dropboxa i dam link. A poza tym użyłem Craft Guide'a. Jeżeli wpiszesz Craft Guide Better Than Wolves, to znajdziesz. I poza tym żadnych innych modów nie używam. Okej, to będzie naprawdę głęboko. Zobaczymy, jak to zrobimy. Ja chyba zrobię ten... Okej, dużo gliny będziemy potrzebować, żeby to dokończyć. Bo ja będę chciał tutaj tak obmurować to od góry, tak żeby przypadkiem tu nie wpaść nigdy. Albo nie wkopać się w to przypadkiem. Czyli to będzie musiało być tak. Zasady BHP będą musiały być spełnione. Prawie gotowe. Czyli domyślnie tu chcemy to doprowadzić. Węgiel. A dobra, jeszcze z tym. Ok, gotowe. Czyli na tym bloku to będzie? Ok, na środku, dobrze. Czy to będzie gdzieś tu? Czy to trzeba będzie pogłębić? Już mocno. Okej, okay, może nawet nie potrzebuję tej przestrzeni, być może... Tak, ta piwnica być może nie musi być bezpośrednio pod tym. Tak sobie teraz myślę. Okej, okay, zasypmy tą przestrzeń i piwnicę zrobimy tak troszkę głębiej, po prostu po schodach. Aż do tamtego poziomu, na którym jest lawa. To możemy zasypać. Piwnica nie, tak, nie musi być bezpośrednio pod naszą chatą. Potem być może zrobimy tu jakieś pomieszczenie, ale na razie, żeby tu potwory się nie generowały, to po prostu to zasypmy. Dobra, dokopmy się tak, żeby widzieć mniej więcej, z czym mamy do czynienia. Spróbujmy się tam dokopać. O, dobra, o, już. Dobra. Troszkę niżej odrobina. Dobra, technicznie to by wystarczyło. Czyli tu będziemy mogli zejść, żeby coś odpalać. Okej, okay, nie jest idealnie. Tak, ta lawa jest dość nisko. Niestety. Okej, już się robi ciemno. Czyli tu po schodach. Zobaczymy. Troszkę, tak, troszkę kombinowania tutaj będzie. To nie będzie taki hop-siup. Drabiny nie mogę zrobić? Mógłbym też. Ale komfort, bardziej komfortowo jest ze schodami chyba. O kurde, ten ekwiponek. No to kamieniem. O, dobra, szybko zróbmy kolejny kosz. Dobra. Tu. I wrzućmy tu, okej, okay, troszkę tego kamienia, troszkę tej ziemi. Tą kulę slajma. Tu przeróbmy to w ten sposób. Okej, dobra moi drodzy, krótka przerwa, zapraszam za parę minut i potem jedziemy jeszcze godzinkę
do 21. Dobry progres. Piszcie, czy kontynuować budowę, czy może ruszamy gdzieś po żelazo. Nie wiem, co byście woleli oglądać, ale dobry progres. Tak, możemy też technicznie zrobić motykę i rozpocząć powoli uprawy. Dobra.